Dobrze, a więc Marcin, to pierwsze zasadnicze pytanie. Kiedy będziesz w stanie już z pełnym obciążeniem trenować razem z pierwszym zespołem? To jest jedno z cięższych pytań na dzień dzisiejszy. No, ciężko pracuję na rehabilitacji 2-3 razy dziennie po to, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia. No, myślę, że gdzieś tam nie wcześniej zacznę trenować z pełnym obciążeniem, jak to będzie na koniec lutego, na początku marca. No, to jest taki termin gdzieś tam bardzo optymistyczny, ale wierzę, że ciężką pracą uda się to zrobić. Już dwukrotnie przychodziłeś do Warty, aby odbudować tutaj swoją formę, wrócić do tej optymalnej dyspozycji. Wiele wskazuje na to, że teraz przychodzi pora na ten trzeci raz. Sądzisz, że do trzech razy sztuka? Znaczy, pierwszym razem trzeba odbudować formę. Pierwszym razem przychodziłem tutaj, żeby grać, tak? A udało się akurat fajnie, bo to fajnie, miłe 2 lata spędzone i tak dalej. Natomiast później, no to obie strony potrzebowały, powiedzmy, ja potrzebowałem grania, Warta potrzebowała też, żebym strzelał bramki, no tam wtedy było, jak było. A teraz wiadomo, że borykamy się z, klub boryka się z problemami jakimiś i dla mnie to też jest jakaś taka szansa na możliwość normalnego trenowania, grania, bycia w normalnym zespole, no bo ostatnie pół roku było jakie było, więc no jakby nie mam, jakby to powiedzieć, może nie marzeń, ale nie mam sprecyzowanych planów co do tego, czy będzie to dobry okres, czy średni, czy zły, zobaczymy, no zrobię wszystko, żeby pomóc chłopakom i tu zespołowi, żeby było jak najlepiej. Pojawiają się też takie opinie, że w związku z tymi zmianami, przekształceniami, dużymi zmianami w kadrze zespołu, Warta będzie z jednym z głównych kandydatów do spadku. I czy myślisz, że dla szatni może to być jakaś dodatkowa motywacja na tą rundę wiosenną? Chciałbym nie przekreślał Warty w postaci zespołu do spadku. No wiadomo, że teraz są zawirowania, chłopacy odchodzą. Myślę, że jacyś chłopacy do nas dojdą, także tu bym się z tym wstrzymał. No, pewnie jakaś tam motywacja jest, chęć pokazania wszystkim wokół, że już spisują zespół czy klub na straty, a tak naprawdę no, nieraz bywało tak, że zespoły, które mają problemy finansowe czy jakieś organizacyjne, dają sobie świetnie radę i nawet bez problemu bronią się przed spadkiem albo nawet walczą o wyższe cele. Też było już tak, kiedy grałeś wcześniej w Warcie, że może ta kadra nie była jakoś, można powiedzieć, bardzo mocna, tak? Nie byliśmy jednym z faworytów, czy to rozgrywek ligowych, czy to w ogóle poszczególnych meczów, a potrafiła Warta dokonywać cudów. I czy myślisz, że teraz w tej po raz kolejny trudnej sytuacji będziemy w stanie to powtórzyć? Na pewno w żadnym meczu nie będziemy grać jako faworyt, tak? No, wcześniej zawsze mieliśmy solidny zespół, może faktycznie nie było za wiele pieniędzy, jeździło się samochodami na mecze i tak dalej, i tak dalej. Takie czasy też były, ale wszyscy wiedzieli jak funkcjonował klub i na czego się można spodziewać. No, teraz po ostatnich czasach było to zdecydowanie profesjonalnie, no teraz zobaczymy. No, myślę, że profesjonalnie, nieprofesjonalnie nie będzie, ale myślę, że jakoś sobie klub poradzi z tymi problemami i może nie tak bogato będzie, ale będzie solidnie, skromnie, a myślę, że my na boisku będziemy starać się zrobić niespodziankę, tak jak nie jeden raz już robiliśmy kilka lat temu.